Cześć i czołem, moi drodzy. Witam was serdecznie w ten piękny, dla mnie w sumie niedzielny poranek. Ten odcinek zobaczycie pewnie w niedzielę, ale następną, więc jestem jakby tydzień do przodu. Ze mną jest Bastek. Hello. Bastek Ciastek, a ja widzicie, jestem w Turcji nad morzem, nad tutaj Morzem Czarnym. Jako, że tutaj wszędzie daleko i tak naprawdę jak patrzyłem na mapkę, to ładunki musiałbym jechać jakieś 80 km, więc po prostu zabieram jakiś ładunek z tych, które tutaj są. Tak będzie chyba najprościej. Nie będę musiał dużo dymać, a jest, słuchajcie, jacht, chyba ten sam, który przywiozłem. Tak, jacht Królowa V36. Ten sam jacht, słuchajcie, zawozimy tylko w inne miejsce. Krótka trasa, ale myślę, że widok naprawdę fajny, więc sobie od razu zrobimy jakieś zdjątko. I ruszymy w podróż. Jedź bezpiecznie. Słuchajcie, jest taki widok, że to byłoby teraz grzechem nie zrobić fotki. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. Bo wygląda to naprawdę fajnie. Tak, czy może tak? Tak zrobimy. O, taka będzie miniaturka. I nawet pewnie do tego odcinka. Zobaczymy. Jedziemy, słuchajcie, bo szkoda czasu. Bastu się ze mną. Bastku, ty jesteś teraz w Stambule, mówiłeś, tak? Tak, jadę do Stambułu. Jedziesz. No i właśnie jadę w drugą stronę Turcji. Do granicy z Rumunią. Nie, z Bułgarią, przepraszam. Ale słuchajcie, klimacik jest naprawdę w porządku. Podoba mi się Turcja, tylko to przejście graniczne jest dramatyczne. Bo nie, są bardzo fajne. No tak, ale tam było z 5 albo 6 szlabanów, nie? Tylko na dwóch czy on było... No tutaj ten pierwszy jest chyba na dole, z lewej strony pierwszy na mapie. I tam jest masa szlabanów. I trzeba co chwilę stawać, mimo że tam nie ma żadnej płatności ani dokumentów nie sprawdzali, ale co chwilę trzeba było stawać. Także tak nietypowo. Ale ma też to swój klimat, nie mówię, że nie. O i znowu. Zatrzymaj się na najbliższej stacji kontroli wagi. Tego nie było chyba w innych krajach, tego nie ma, nie? Nie. Ale podobno mają wprowadzić wagi w ogóle, tak jak jest w ATS-ie, tak w Europie też kiedyś to mają wprowadzić. Teraz muszę ja powiem tym przejściem, poczekaj, bo te przejście, które tu jest nad Edirne. Ja jechałem tylko jednym przejściem, wiesz? Poczekaj, ja ci powiem, na którym. Ja jechałem tylko przejściem granicznym z Wielkiego Tyrnowa. Jak jechałem tutaj w prawo, w stronę Burgas i potem skręciłem. Tym jechałem, czyli nie tym pierwszym z lewej strony, tylko tym na takiby na środku, czy drugim. Od z prawej strony. Siódemką. A, poczekaj, bo tam są też jeszcze te granice, ja zapomniałem tu jeszcze o Bułgarii. Bo tu jest siódemka, ja jechałem drogą numer 7, a nie do 10, siódemką jechałem. A tam tak jest, że przed kim most się przejeżdża. To most to był między Bułgarią a Rumunią. No, tam był most, a to z mostem jest piękne. Most jest superancki, naprawdę bardzo ładny. Ten, nie wiem, w której tej miejscowości było, że jest ta przeprawa promowa, nie? To nie byłem tam jeszcze. No ja też nie, ale to jest właśnie w jakiejś miejscowości jest, że po prostu nie ma mostu, tylko jest przeprawa promowa, jest filmik, taka animacja. To jak ją zwiedzisz, to powiedz, to pojedziemy. Ja na razie jeżdżę, to ja będę tak sobie jeździł właśnie po tych krajach DLC czy Morze Czarne, bo w sumie ładnie tutaj jest. W tej Bułgarii są takie fajne popękane drogi, nie jak w Polsce, jak na Podlasiu. I to fajnie się jeździło. Ale męczy mnie ten silnik w tym pojeździe, nie? No jest dramatyczny. 2,46.
No do dojechania, dobra. Powinienem dojechać jeszcze przed spaniem. Zobaczymy, czy się uda. Ale tak powiem, tam nagrywam sobie dwa odcinki, powiedzmy, dziennie, czyli takie godzinkę grania to jest ok. Jak duże, to już się męczyłem, ale takie właśnie robię sobie dwie traski, wiesz, jedną traskę, potem jakaś herbatka, coś, chwila przerwy, druga traska i jest ok. Długie trasy mnie męczyły, nie? W ETS-ie, a tutaj takie właśnie po 5 kilometrów. Wczoraj mieli ile? 1500 kilometrów na ten? Na konwoju? 7 nas chyba było. No to konwój coś innego, mówię, to mogę sam. Teraz po prostu biorę, wiesz, cenę według dystansu i jeżdżę te najdroższe trasy, co mam tam po 28 za kilometr, po 30 za kilometr, nie? Robię krótkie, postuję sobie punkty, wiesz, w dostawę na czas, wartościowy ładunek i tak dalej, mam potem po 2-3 punkty i tak zarabiam, nie? Nie robię długich tras, bo mówię, i tak bym się nie chciało siedzieć tutaj godzinę ciurkiem, bym się zmęczyła. Takie właśnie traski po pół godzinki to jest, myślę, okej. Okay. Jak to będę dzisiaj chyba pokazał 7 odcinek na kanale i mam już na kanale 20. Więc spokojnie do tego powrotu, myślę, z wakacji, tam powiedzmy do tego 7-9 sierpnia będę miał odcinki i będzie ok. Dzisiaj jeszcze nagram ze 2-3. Potem wrzucę. Będzie pięknie. Cię byłeś w lesie, mówisz, ja byłem na rowerku. No taki w lesie, w parku, tam tak na godzinkę, żeby się rozruszać troszkę. Jutro trzeba by pierwszy dzień do roboty iść, nie? No nie wiem, wziąłem sobie jakiś WD-40 u ojca, przeczyściłem ten łańcuch i tam te wszystkie zębatki wytarłem, ale kurde ciągle skrzypi, nie wiem, co to może skrzypić, no. Siedełko. No właśnie też sprawdziłem, wiesz? Odkręciłem jeszcze raz, przykręciłem jeszcze raz dobrze i ten nie siodełko. Znaczy to, że tak powiem, tylko przy pedałowaniu, jak i lewy i prawy pedałek jest z przodu, nie? Zaczyna skrzypieć. Bóg wie dlaczego, nie wiem, o co chodzi. No kup, mam ten olej. No nie pedałuj. Nie jest w tym jakaś logika, ale... Ale jednak nie. Nie wiem, o co chodzi. Po prostu, no nie wiem. Pójdę w sobotę go sobie. W sobotę nie, we wtorek mam wolne. To też, jak wrócę od dentystki, będzie ładna pogoda. Już mi powinno przyjść te wszystkie pierdoły. Ten olej z teflonem, olejek z teflonem do łańcuchów. To jeszcze go raz przeczyszczę. I jeszcze raz umyję, popsikam tym, nie wiem. Nie mam do tego pojęcia, co to jest. Nie wiem, nie chcę go oddawać, to sobie w sobotach nie szkoda kasy, ale chyba trzeba będzie. Zobaczę, że wiem. To pewna jakaś głupota, gdzieś to się nie dokręcone, ale nie mam do tego pojęcia, co, nie? Czy nie, są łańcuchy, to... Może przyrzutki są rozregulowane i to gdzieś tam, wiesz, trze... Jak... Ale to by nie... Tamte to mogą ocierać, ale nie żeby ten... Aby... łańcuch ocierał i by tam telepało, powiedzmy, jako taką. Ja wiem, jak się nie uda mi we wtorek, to pewno go oddam do serwisu i tyle.
Wszystko podokręcam, co można. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Kurde, ten stan był wielki. Jeszcze nie byłem w Stambule. Kurde, ten jechał ciężarówka najpierw na lewy pas, tu ja na prawo, on zmienił zdanie, zmienił, wjechał na prawy. Ja, dobrze, że ja wolno jechałem. Tylko pobocze mnie. O, spłacono kredyt i mam minus 10 koła. Świetnie. Czyli tak naprawdę jestem już na plusie. To Stambuł. 16 miejscowości już mam zrobione w tym bałkańskim rozkutkiem jeszcze 14. Druga w nocy i korki na ludzie. Tam ludzie żyją innym trybem, bo gorąco. Ja jestem w Edirne teraz. Ale jeszcze miałem odkryte miasto. No teraz zobaczę, co tutaj będzie, gdzie można pojechać. Właśnie się muszę przespać, to przy okazji się prześpię. No ale tylko lipa, bo prześpię się do nocy, nie? I wiesz, jak ja uwielbiam jeździć w nocy. No, to bez sensu. Przetrzyj to jeszcze troszkę. No nie mogę, bo jeszcze mam czerwone łóżko, nie? Wyłącz. Nie. To jest nierealne. Trzymaj się prawej strony. Gdyby ja się wysypił wtedy, kiedy chcesz, bije noc. To jest niezgodne z prawem przewozowym. Jakim prawem? Jam tu prawem. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. W tym momencie, że staniemy, oddamy ten ładunek, to się przyśpimy. A bo tu jest garaż do kupienia. No, za kredyty. Ale jak jest garaż do kupienia, to ja nie mogę tam spać. Mogę tylko w takim, co kupiłem, się położyć spać, nie? Oszukują mnie. Nie rozumiem, zawoziłem na marinę ten jacht, ale czemu teraz go zawożę na pustynię? To jest ciekawe. Zmienili decyzję. Oddać go tam, gdzie stał, nie? Dobra, mam 16 tysięcy i w tym momencie, jak mi zejdzie rata kredytu, to nie będę na minusie. Jest pięknie, słuchajcie. Pokażcie mi dwie rzeczy. Najpierw będę musiał się przespać, więc gdzie tu jest najbliższe spanko? W serwisie. No tam, wejdziemy do serwisu. A potem jak ogarniemy spanko, to poszukamy jakiejś traski. Bo w sumie odcinek jest za krótki, nie? Nie wiem, ile dokładnie w sumie trwa, ale 8 godzin spania to będzie. Tak akurat, nie? I będzie online. No. To będzie zrobisz prawie jeszcze takie spowolnienie, żeby te minuty mijały tak rzeczywiście, nie? Prawdziwy będzie stream sypialni po prostu. Ty, ale zrobisz tylko, no to odcinek zrobimy z spania no to cyk, i potem zrobisz, żeby to się pomału przewijało i tak żeby to minuta do minuty. I cała doba spania. I 8 godzin transmisji. Skręć w lewo. Obliczanie nowej trasy. Tu się możemy przespać, więc tak zróbmy.
No jest 21. I nawet przybyło mi troszkę kasy, 20 tysięcy. Pracownicy się spisali. I gdzie ja mogę stąd pojechać? Dźwig samojezdny 35, 66 ton. To jest świetny pomysł, ale jest to obarczone pewnym błędem. Mianowicie takim, że to jest ciężki ładunek. Z twoim silniczkiem? No może być ciężko. Ale to będzie dłuższe, jak teraz tą trasę, to będę miał tak naprawdę z godziny odcinka teraz. Dobra, nie muszę zmykać, także na razie trzymaj się. No cześć, Bastuś. Spróbujemy. Do dzieła. Co się może stać? W porządku, znajdziemy inną trasę. Skręć w lewo. Ale tam mieliśmy nieważne. Chcę pojechać tą trasę, dlatego że słuchajcie, jest dużo kasy i ciekawy ładunek. I same Nowe Miasta. To mnie przekonało. Może być ciężko jechać z takim ładunkiem. Skręć w prawo. Ale co się może stać? Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Będą puste drogi, może się uda, nie? Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Trzymaj się prawej strony. To będzie ryzykowne, słuchajcie. Jeszcze mandat, dzięki policjo. Trzymaj się lewej strony, a następnie trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony. No cóż, będzie śmiesznie, jak ten ładunek podepnę. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Zadanie wykonane. Odmeldowuję się. Tak, wezmę to. Wybrano cel podróży. Dam radę, będę jechał 20 na godzinę. I czy to będzie największy błąd w moim ETS-owym życiu? Już koniec. Hehe.
Nawet nie mogę ruszyć. Idzie idealnie. Zobaczcie, nawet przyspieszam. Jak byłbym do tego stworzony? Pan, ja się nie zatrzymuję, bo ja się zatrzymam, to już nie ruszę. Ale jazda. Nawet z górki się go spędzam. Nieźle. Naprawdę, no co za policja wredna. Na rondzie zjedź czwartym zjazdem. Co wy robicie? Trzymaj się prawej strony. Naprawdę stop ma się na rondzie? Chyba ma się jakąś inną organizację ruchu niż cały świat. Panie, weź pan tutaj, mi nie przeszkadzaj. Nie widzi pan, że ja jadę? Że Markowy jedzie? A, rozpędzam się, nie jest tak źle. O Jezus. Jestem przerażony lekko. No nie mówcie, że tutaj macie te czerwone światła jeszcze, no. Fajne są te paski, co tak migają przed światłami. Świetna sprawa. I oddają głos. Podoba mi się to. Powinno być tak też u nas. Gorzej, bo górka przede mną. Prędkość mi spada. No, jak mi się trafią góry, to będzie ciekawie. Jak mi się trafią góry, to będzie nieźle. To jest chyba trasa z cyklu. Ja nie dam rady, ja nie umiem, potrzymaj mi piwo. To jest taka trasa. Nie staje. Nie ma mowy.
Mam tylko jedną prośbę, żeby tutaj była autostrada. Proszę. Bardzo proszę. A tutaj zacznę zwalniać. Świetnie. Świetnie. Naprawdę genialnie, że ja wymyśliłem tą trasę. Jestem taki genialny. Czyli ku waszej uciesze, a mojej tragedii szykuje się odcinek godzinny ponad. Ale jest z górki i chyba jest autostrada. Więc jakby tak się mi udało go spędzić do 90. Nie hamując zbytnio. Można byłoby trochę szybciej pojechać. Patrzcie, dalej się nie buja. Dziesiąt pięć to max. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. No, musiałem przyhamować, teraz nie mam pewności, czy podjadę. Świetnie. Skręć w lewo. Ja skręcam, bo nie mogę się zatrzymać. Bo jak zatrzymam, to mogę nie ruszyć. Jest takie ryzyko, że jak stanę, to już nie ruszę. Oj. Dziękuję ci bardzo, że mnie przepuszczasz. Pięćdziesiąt cztery to miało być 20-36. Stacja benzynowa, a staniemy. Może to jakaś bez słowa, paliwko będzie tańsze. Tanie chyba paliwo po 1 euro, tanie.
I gdzie mam, tu mam tu wyjechać? Czy was Bóg opuścił? Jak ja mam tutaj zakręcić? Świetnie, no genialnie, po prostu jestem mistrzem tej gry. Przeliczam trasę. Boże kochany. Jeszcze musiałem przywalić, tak? No dobra, trudno, jedziemy. Kolejna kontrola. I jedziemy. Spanka nie potrzebuje, więc się tym w ogóle nie przejmuje. Aż mi się zgubiło gorąco. Dobra, jedziemy, słuchajcie. Może do tych 80 nam się uda rozpędzić. Na prostej drodze. To będzie trasa po prostu bastkowa. 10 minut na 100 km. O, jest z górki. Jest z górki, jest dobrze. Jedź prosto. Kurczę, gorzej, że jest pod górkę teraz. Ale jest delikatnie z górki znowu i mamy 88. Mkniemy jak wiatr. Ja się tak chcę rozpędzić do tych 100 i wtedy pójść włączyć tempomat. To lepiej to nie będzie. Jest trochę z górki, powinna nam prędkość skoczyć. Trzymaj się prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Obym tylko teraz nie musiał hamować. Byłoby idealnie. Chociaż tam będzie trzeba hamować, bo jest zakręt 90 stopni. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. No i tak naprawdę jedzie przede mną policja, więc skończyła się ładna jazda.
Zamiast próć to... To będę za nim jechał. Chociaż może będzie z górki, przydajcie. Może nie będzie tak źle. Policja może jechać stówkę, ja tylko tak na 90 bym się cieszył z tym ładunkiem. W takich okolicznościach przyrody, to i tak byłby sukces. Patrzcie, co się dzieje, ale pod górkę inny prędkość spada. Dobrze, to nie jakieś Himalaje. Oj, będę się wlókł. Albo będę jechał po prostu przepisowo, na pewno kociasty by się ucieszył, jakbym tak przepisowo jechał. Jest stówka, ale świetnie. No, słuchajcie, stówka to tylko z górki. Inaczej nie ma szans na taką prędkość. Chyba, słuchajcie, czas na jakąś kawę. Tak myślę. Połowę trasy już zrobiłem. Więc jest spoczko. Burgas. Kiedyś w Burgas Legia miała chyba obóz treningowy, pamiętam. Bo to tak było w latach 95-2000. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Bo mój znajomy tam pracował jako fotoreporter na Legii. Trzymaj się prawej strony. Zjedź z ronda. Już myślałem, że w tego niemieckiego przyfasolę zaraz. Ale muszę przyznać, że to był błąd, słuchajcie. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Wzięcie tego ładunku było błędem. Trzymaj się prawej strony. Jak nie wiesz, jeżeli chodzi o piecie, jeżeli chodzi o komfort jazdy, bo kasa spoko, 18 tysięcy, będzie 34, będę bardzo spokojny, jeżeli chodzi o kredyt. Kasa do przodu idzie, będzie z czego raty spłacać, to jest jak najbardziej plus. Będę mógł sobie nabyć niedługo silnik, tak? Albo jakiś kredyt pospłacać. Zobaczymy, co tam dokładnie jest, ale...
naleję sobie picia, poczekajcie. Wasze zdrowie, chwila przerwy. Jak moi pracownicy. Ci wszyscy jadą. No tak, perki rozdaję, mi ktoś się pytał. Nie robię dłuższych transport bez sensu. Będę szedł właśnie w te perki, delikatne ładunki i tak dalej. A tak naprawdę długie trasy dopiero później. Tutaj mi zależy na tym, żeby te krótkie trasy były jak najbardziej zyskowne. Z Karlslone do Warszawy miedziany rudytor, to będzie długa trasa, fajnie. To powinien zarobić. A ty masz Warszawa, suszarki bębnowe. Jest chyba ok. W banku miałem to sprawdzić. Jak będę miał 30 koła, to w torie mogłem też spłacić kredyt, ale czy jest sens? Raczej tak nie bardzo. W pierwszej kolejności trzeba by chyba spłacić, kupić silnik lepszy. Ja musiałem tak zrobić, żeby nie wjechać w niego. No i takie ruszanie, objazd dla mojej ciężarówki to jakaś tragedia. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Za 3 godzinki będzie jasno, jak dopiszę mi szczęścia i nie zapomnę, to bym zrobił jeszcze jakąś miniaturkę, jak będzie się robiło jasno z tym ładunkiem. Boże, patrzcie to przede mną, jaka serpentyna. Ale to będzie ciężkie z taką kolumbryną, jak ja mam. Jadę środkiem. Jakoś idzie.
Uff, jakoś poszło. Jedź prosto. Dobrze, to bułgarskie mandaty. W Niemczech byłoby 2000. Warna. Trzymaj się lewej strony. Ach, wiem, co mi tam gra. Sąsiady chodzą z harmonią. Trzymaj się. Czyli wy pewnie też to słyszycie. Zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Aż nic nie będę mówił. Posłuchajmy. Trzymaj się prawej strony. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Jedź prosto. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Znacie moją politykę. Nie staję z tą naczepą. Jak tylko mogę, nie stawać. Jedź prosto. Z normalnym ładunkiem by to poleciało raz, dwa, trzy, nie? Ale z tym ładunkiem to już nie jest taka prosta sytuacja. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Imprezka.
Ciężko, ciężko, ciężko z takimi ładunkami się jeździ po takich miastach. Ślimaki to nie jest to, co mój pojazd byłby w stanie ładnie pokonać. Trzymaj się prawej strony. Patrz, jak on się wolno rozpędza. Jak on się rozpędzi, to jest dobrze, ale... Ja potrzebuję, nie wiem, 20-30 km, żeby... Żeby się rozpędzić. Słuchajcie, jest z górki, ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby lekceważyć z górki trasę, więc muszę zjechać na lewy i pójść po prostu. Sami wiecie, jak jest. Teraz będzie kolejna granica. I co ja mam teraz zrobić? Jakbym źle pojechał? Jezus Maria, jakie szczęście. Dobra, jedziemy. Ta trasa mi zajmie 100 lat, bez kitu. Chyba mogę powiedzieć, że to jest największy błąd w tym podejściu do ETS. Chyba z godzinę nagrywam. No dobra, trudno. Raz się żyje, nie? Może być raz dłuższy, bardziej męczący odcinek. Poświęcę się dla waszego dobra, żebyście zobaczyli, jak zamulam. Ta trasa ma też takie plusy, że kilka nowych miejsc odwiedzę, kilka nowych miast, no więc to jest spoko. To musiała być policja, oczywiście, no jakże mogło być inaczej. 5000 euro, świetnie.
Aż szlak by to trafił. Koncert się skończył, można jechać normalnie. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Naprawdę? Sześć tysięcy w plecy. Szacunek dla mnie. A jeszcze by nie było więcej mandatów. Mogliby ci moi pracownicy już dojechać. Ja też bym się czepiał, ale mogliby już dojechać. Jest jakiś punkcik fajnie, ale go nie będę w stanie raczej odkryć. Nie będę tam podjeżdżał z tym ładunkiem, bo nie wykręcę. Ładny mościk, spoko. Jedź prosto. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Trzymaj się prawej strony. Zjedź z ronda. Pepe, to może jakaś benzyna czy coś. Petrol, petrol. Albo to jedzie taki płyn do dezynfekcji rąk. Firmy PP. Ty w sumie już dojeżdżam do miejsca, trzeba by tą fotkę zrobić zaraz. Trzymaj się prawej strony. Co, olać to, że dostanę mandat? W Sweetfocie trzeba zrobić. Tylko tak, wyjdźmy na chwilę, dajmy jazda, żeby ta ciężarówka podjechała. O, i teraz będzie chyba trochę ładniej.
To będzie spoko miniaturka. Tak myślę, bo widać T-Rexa, widać, że zrobiłem korek. Jest ok. Będzie najcięższy błąd w tym trybie kariery. Okej, zgubiłem dwie trasy i tak dalej, ale jechanie z tym ładunkiem to naprawdę kawał chleba. Też na pewno po tej trasie trzeba odpocząć. Będzie 27 tysięcy. Spadnie mi do 14 po kredycie. No chyba tam coś pracownicy jeszcze zarobią. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. A tak naprawdę pozytywem jest to, że mam na ratę kredytu. Bo coś tam się stało, to na kredyt mam. Zjedź z ronda. Czy na jakieś uszkodzenie ciężarówki też mam kasę, więc jest to pozytyw. Odbiliśmy się od dna. I mimo, że chyba trzeba powiedzieć, że ta trasa z takim obciążeniem, tą ciężarówką była błędem, bo mógłbym spokojnie w tym czasie zrobić dwie inne. Albo chociaż półtorej. I zarobić nie 17, a 20 kilka tysięcy, więc wygląda to średnio, ale to też jakaś nauczka na przyszłość, żeby nie brać takich upierdliwych tras na początku. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Jesteś u celu. CNP, CPN to rozumiem, ale CNP to nie rozumiem. Nie, to nie chcę, trzeba będzie cofać. Tak jedziemy. Jakaś rafineria jest chyba.
Może morzejki? Dojechane, słuchajcie. Dojechane. Spanko sobie odwalimy już jutro. Bo nie ma co kombinować. I jeszcze levelik wskoczył. Świetnie. Co tu damy? Tutaj damy punkt. To będzie po 5% wzrostu. Tu damy punkt. Stawa na czas, to się liczy. Widzę i to bardzo. Wysoka wartość z 15 do 20. Dobra, damy ustawę na czas. Dwadzieścia 7, słuchajcie, o to chodziło. Jest dobrze. Natomiast powiem wam szczerze, że ta rozmowa mnie trochę zmęczyła. I nie wiem, czy dzisiaj coś jeszcze nagram, ale zobaczymy. Poznacie po koszulce. Biorę się za jakieś takie, wiecie, przyziemne rzeczy, jak sprzątanie i inne takie. Tu trzeba będzie podjechać, bo tu jest... bo tutaj jest taka wspaniała miejscówka, jak spanko, więc udamy się tam, podejrzewam, już za chwilę, a wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa. Yeah.